tak wyglądała cywilizacja rzymska. Po prostu przychodzili. Chcecie targować? Nie, dobra, podbijamy. Chcecie targować? Nie, dobra. Jesteście no, tego pewni? Tak, no to mordujemy wszystkich. No, że nie mordujemy wszystkich, ale no, niewolnik rzecz cenna, nie? Zwłaszcza grecki niewolnik, to już w ogóle. A jeszcze eunuch, to w ogóle to już był. To był. Ale czego grecki niewolnik był, nie wiem, bardziej był cenniejszy, nie wiem, niż kartagiński? Znaczy, no, tutaj bardziej chodzi o to, że no, to kartagiński jeszcze jakieś tam jakości był, ale porównuję to na zasadzie, wiesz, niewolnik z Grecji, a niewolnik z Galii. Bo niewolnik z Galii, on nadaje się do pracy w kopalni, na polu, no takie fizyczne rzeczy, ale tego masz pół światu, nie? Ale niewolnik z Grecji jest wykształcony. On potrafi filozofię, on może być nauczycielem twoich dzieci, on może prowadzić jakąś księgowość, on po prostu był intelektualistą i po prostu to możemy traktować jak dzisiejsze korpo, nie? Jasne. To, że byłeś niewolnikiem, nie znaczyło, że byłeś na samym dole i każdy mógł po prostu ciebie splunąć i ciebie po prostu zabić na każdą możliwą okazję, jak tylko miał zachciankę. Bo to, że byłeś niewolnikiem, wiązało się z tym, że jeżeli byłeś wykształcony, miałeś już jakieś doświadczenie tam, nie wiem, z papierologią, cokolwiek, byłeś na przykład greckim eunuchem, który był jakimś tam księgowym u kogoś, to najczęściej miałeś więcej wpływów w Imperium Rzymskim niż jakiś tam gubernator z Galii. Znaczy nie mówię to gubernator całej prowincji, ale jakiś gubernator na przykład miasta. Byłeś bardziej wpływowy niż gubernatorzy. Też jeżeli chciałeś być urzędnikiem w Imperium Rzymskim, nic nie stało na przeszkodzie, tylko musiałeś podpisać dokument, że stajesz się niewolnikiem, ale nie konkretnej osoby, tylko cesarstwa rzymskiego. Że na okres, załóżmy, 20 lat podpisujesz kontrakt, podczas którego stajesz się niewolnikiem cesarstwa rzymskiego. Więc to nie było tak, że też, że niewolnikiem możesz być tylko, kiedy stajesz się, załóżmy, jeńcem wojennym, czy po prostu przez sytuację finansową. Niewolnikiem mogłeś zostać równie dobrze z własnej woli. Z własnej woli? Tak, no mówię, że jesteś urzędnikiem państwowym. I jeżeli jesteś urzędnikiem państwowym, no to z automatu stajesz się niewolnikiem rzymskim. Tylko że masz profit z tego, że... A, o to chodzi, znaczy, jesteś niewolnikiem cesarstwa rzymskiego, tylko bo to był wymagane w przypadku urzędnika. Że stuprocentowa... możesz być oddany w 100% dla cesarstwa rzymskiego, jeżeli jesteś urzędnikiem. Jeszcze zwykłym urzędasem. Więc to był taki na przykład wymóg. Nie? Albo na przykład na niektórych, nie wiem, dworach tam w Rzymie wymagano, że wszyscy urzędnicy muszą być eunuchami. Ale bo... czy to też takie osoby były cenne dla cesarstwa rzymskiego? Też to mnie ciekawi. Że eunuchowie konkretnie? No. Twierdziło się w tamtym okresie, że eunuchowie, jako że eunuch no jest po kastracji, to on po prostu nie będzie czuł potrzeby jakiejkolwiek z populacją, ani z ściąganiem heheloszek na ciemną stronę eunuchostwa. Przeciąg stronę na księżyca. Tak, no chodzi o to, że po prostu eunuch był wykastrowany, on w sumie nie czuł potrzeby, żeby zwiększać pulę genetyczną swojej osoby, no to po prostu był skoncentrowany na pracy, więc często urzędasów kastrowano. Świetnie, szkoda, że nie dzisiaj. Byliby wszyscy skoncentrowani na pracy, o, jak było, a nie na plotkach. Na tym świecie. No, profity same. No, więc eunuchowie byli do tego pożądani, bo to były osoby po prostu najczęściej, które, no one już, wiesz, one były skoncentrowane na pracy, więc nic więcej nie potrzebowały. To samo przeświadczenie jeszcze było przez pewną część średniowiecza. Bo, znaczy no, w średniowieczu już bardziej, bo nie będą tam szlachcianek wyciągać. Bałamucić. Dokładnie.
No bo co? Po co im to? O, fuck, nie z tej strony poszedłem. Gladiatorstwo też było śmieszne, bo gladiatorem też mógł zostać wolny obywatel. Też dostał wtedy status niewolnika, ale na dobrą sprawę nic to nie znaczyło. Że jesteś, w sensie, to inaczej. Jesteś niewolnikiem, jesteś od razu skazany na to, że będziesz pośmiewiskiem. Bo to było już unormowane społecznie, że niewolnik to w sumie podczłowiek, niczym, nie wiem, niczym otaku. No i ogólnie gardzono niewolnikami na tej zasadzie, że on nie ma wolności. Nie dlatego, że niewolnik, bo komuś służy, tylko jest pozbawiony prawa wolności. No tak, i to już dyskwalifikowało kogoś. Tak, tak. No, tylko chodziło o to, że on jest pozbawiony praw człowieka, że tak mógłbym powiedzieć. No, prawa żywego oraz prawa nieobywatela. On po prostu był pod człowiekiem w tym przypadku. I taki gladiator był traktowany niczym, może nie tyle co bóstwo, ale on był sportowcem. Więc mogłeś zostać sportowcem również będąc obywatelem rzymskim, ale zrzekałeś się wtedy swojego obywatelstwa na rzecz bycia niewolnikiem. Albo mogłeś być swoim własnym gladiatorem, ale najczęściej trzeba było mieć sponsora, więc no niestety trzeba było się do kogoś dołączyć, więc no niestety ten poziom związany z byciem niewolnikiem jako gladiator był dosyć wysoki. Chyba że pochodził z jakiejś szlacheckiej rodziny, co w ogóle rzadko się zdarzało. Żeby ktoś z klasy Equites czy innej klasy wyższej chciał po prostu zostać gladiatorem. Ale to był wtedy sport, nie? To był i całe pokazy gladiatorskie to był w dużym skrócie wrestling. Jeżeli chodzi o... Nie chodzi mi o chwyty. Chociaż chwyty tam pan Catrion był, a pan Catrion jest taki trochę zapasowy. Ale były walki z dzikimi zwierzętami, były inne tego typu rzeczy. No. I gladiator był po prostu takim sportowcem, jakim jest wrestler czy piłkarz. I śmierć była tak rzadka, że tam może 1 na 20 pojedynków. To był przypadek śmiertelny. W sumie nie chciałbym być sportowcem w tamtym czasie, w tym rozumieniu. Ale stary, każdy sportowiec z tego pokryju w starożytnym Rzymie miał taką opiekę medyczną, że nawet szlachcic w tamtym okresie miał by pozazdrościł. Naprawdę? To jeszcze wyjdzie na to, że ja będę mógł zazdrościć takiemu gladiatorowi ze starożytnego Rzymu, jeżeli chodzi o poziom opieki zdrowotnej. Tak. Autentycznie, wow. Oni mieli swoich własnych medyków i to byli najlepsi medycy w cesarstwie. Nie liczy tutaj też, wiesz, własnej opieki cesarza, gubernatorów, ale jeżeli byłeś gladiatorem w Rzymie, mogłeś być pewny, że dostaniesz najlepszą opiekę medyczną, jaka jest dostępna. To same profity, tylko można czasem zginąć. No ale najczęściej to było tak, że osoba już na przykład zachorowała, tak, że nie dało się jej uleczyć. Na przykład osoba sama też chciała może czasami, czy po prostu no przypadek, tak, że no ktoś kogoś niestety śmiertelnie dźgnął poza możliwością odratowania. No niestety były też takie przypadki. Ewentualnie no byłeś niewolnikiem i takim niewolnikiem z niewoli po prostu pan stwierdził, że no dobra, no to trzeba tego gladiatora poświęcić, bo on w sumie się nie nadaje i tego typu rzeczy. Ale jeżeli gladiator umarł i załóżmy miałeś tego swojego sponsora czy tam swojego pana, to załóżmy, że zostałeś zabity na arenie nie na zasadzie umowy, tylko na zasadzie przypadku. Co to znaczyło dla pana tego gladiatora, który zabił? Ten magister Campi? Nie, magister... czekaj, to się nazywało... zapomniałem teraz nazwę, którą konkretnie działało. To miał swoją nazwę. Ludus...
magister ludus, coś takiego. Mhm. Lanista. No. Po polsku to jest lanista. Lanista musiał wypłacić odszkodowanie temu, tej osobie, które, temu mistrzowi, temu panu po prostu tego gladiatora. Więc jeżeli został zabity gladiator, to nie znaczyło tak, że o kurde, nie, teraz stracili miliony, bo to musiałeś jeszcze zapłacić odszkodowanie za stratę czyli to były własności. Pierwsze ubezpieczenia w takim razie. No to... coś takiego, nie? To było po prostu tak, mm-hmm. to, czy ubezpieczenia już wtedy działały, to już, wiesz, to nie było tak, że... Ja myślałem, że to jest wymysł bardziej XIX-wieczny, jeżeli chodzi o jakieś ubezpieczenia. Nie. Ubezpieczenia już wtedy były takie dosyć prymitywne, ale były. One były bardziej na takiej zasadzie, że no, jeżeli spali ci się dom, no to zostanie ci wypłacona jakaś gotówka, ale tak, żeby coś, wiesz, złamie ci się nos, no to raczej ci już ubezpieczenie nie wypłacą, czy tam jakiegoś wolnego, nie? To mm-hmm. Bardziej to chodziło o stratę własności, aniżeli uszczerbek na zdrowiu. Więc jak najbardziej, nie? No, tak samo jak ludzie zakładali, wiesz, ludzie mogli przynieść tyle pieniędzy, że przenoszenie gotówki dla nich to była rzecz uciążliwa na tyle, że nie byli w stanie tego zrobić. Więc oni po prostu kupowali domy w jakichś konkretnych prowincjach i to traktowali jako walutę. W ten sposób, ciekawe. Na przykład, wiesz, idziesz kupić jakieś ekskluzywne meble do domu, taki, no, chcesz kupić całe wyposażenie domu i musiałbyś wziąć od gotówki po prostu ze sobą, tam nie wiem, załóżmy dwa wozy pełne gotówki, takie wypełnione, że ledwo muły by ciągnęły, no to mówisz, ej słuchaj, ja ci bym zapłacił tym domem, co mam w Aleksandrii na przykład. Okej. W Aleksandrii mieszkać. Te gorące dziewczyny. Mm. I tak normalnie się handlowało w tamtym okresie i nikt nikomu nie robi z tym żadnego problemu. No proszę. Ciekawe czasy. Jedyne co, wiesz, to co można powiedzieć o starożytnej cywilizacji rzymskiej, to jest to, że ludzie, znaczy, że poziom technologiczny się zmienił i prawa człowieka. W sensie, że nie masz już niewolnictwa na przykład. No tak, takiego, tak. W słowem tego słowa znaczeniu. No w sumie jakby nie patrzeć na dzień dzisiejszy, też zdarza się, że są niewolnicy, a my o tym w sumie nie wiemy. Ale nie, chodzi o taki, wiesz, oficjalny tego słowa znaczeniu, że nie masz statusu niewolnika. No jasne. No nie ma czegoś takiego, no, nielegalna praktyka. Zmieniły się prawa człowieka, ale myślenie człowieka, czy pomysły na zarządzanie biznesem, czy właśnie chociażby takie ubezpieczenia, one się nie zmieniły. To już było 2000 lat temu, tylko w średniowieczu o tym zapomniano. No, dlatego się mówi mroczne wieki. O wielu rzeczach zapomina. Niestety średniowiecze w porównaniu do tego, co wyrobili, a wyrobiło osoby starożytności. Tak ale samo jak w tym okresie, żeby było jeszcze śmieszniej, w tym okresie, słuchaj, wynaleziono już w Rzymie silnik parowy podstawowy. What? Naprawdę? Tego faktu jakoś nie słyszałem. W Grecji to wynaleziono konkretnie. W Grecji to wynaleziono, ale... znaczy może przeszedłem, że wynaleziono. Miano już prototyp. Taki, nie opatentowano. Nie opatentowany prototyp, który już praktycznie by mógł zadziałać. Gdyby jeszcze zrobiono kilka malusieńkich poprawek. I byłby silnik parowy. W starożytności. Tak, konkretnie na terenach Grecji już w naszym wieku. Chyba trzecim, jak się nie mylę. Trzeci wiek naszej ery, tak? Tak. To, czekaj, silnik parowy odkryto na nowo w takim razie, czekaj, 18 wiek? To było? Ani 17? No 17-18, akurat ja już z historii nowożytnej jestem łomaka, więc tu nie jestem pewien. Ja bardzo nie pamiętam tych faktów wszystkich, bo wiele lat już nie czytałem różnych książek historycznych, mi to pouciekało. No, mówię, no, z nowożytnej jestem łamaga, ale no, wydaje mi się, że 17-18 wiek, silnik parowy, już tam taki już to wiesz. To jaki mamy przestrzał tej zapomnianej technologii, która gdzieś się tam praktycznie stworzyła i która praktycznie mogła już działać. Traktuj średniowiecze jako Dark Age of Technology.
Co się z nami stało? No co, średniowiecze się stało. Hunowie, znaczy Hunowie, Jezu. No bo nie, barbarzyńcy się stali. Wielka migracja po prostu plemion barbarzyńskich na tereny rzymskie i też upadek samego Imperium Rzymskiego, które sobie samo nie radziło. Swoimi ono sobie problemami. Nie radziło przez kilka wieków, tylko że jeszcze jakoś to łatali, lepiej lub gorzej. Ale no jak ta nawała tych wszystkich ludów była, no to już nie byli w stanie się sami obronić. Powiem, że nawała jak nawała, to jeszcze pół biedy. Z niewolnikami mieli problem, gdzie gospodarka też była oparta na niewolnictwie. Raczej barbaryzacja nastąpiła w czwartym wieku. W czwartym wieku, bo pewien cudowny cesarz, którego nienawidzę, nawet zapomniałem specjalnie jego nazwy. Justynian. No nieważne. No i na Jezus lub na K. Ale tak dziada no, nienawidzę. Może ciekawie by świat wyglądał, Myfium. To wie? Tak, nie wiem. Bo ale mamy to, co mamy. W cesarstwie rzymskim miałeś podział na obywateli rzymskich i na nieobywateli, czyli barbarzyńców najczęściej. Czyli ludy lokalne, które nie dały się zromanizować do tej pory. No i pewien cesarz, żeby przypodobać się ludowi, zrównał obie klasy ze sobą. Jasne. Czyli co to znaczyło? Już nie miałeś Rzymian i nie Rzymian, tylko miałeś Rzymian. Wszyscy stali się Rzymianami. I nagle, bo to, że byłeś Rzymianinem, wiązało się z wieloma profitami. Mówię, jak już mówiłem wcześniej, no mogłeś zostać ukrzyżowany, miałeś ulgi podatkowe, czy chociażby miałeś większy dostęp do pewnych rzeczy, bo na przykład będąc barbarzyńcą nie mogłeś skorzystać z konkretnych usług czy budynków. Więc stając się Rzymianinem, miałeś wiele ulg, ale w tym momencie, kiedy zrównano barbarzyńców z Rzymianami, nie było potrzeby się romanizować. Więc w tym momencie ta romanizacja ustała. I automatycznie cała romanizacja piorun strzelił i no. I się... Ale to patrząc na to z perspektywy czasu, to było niby dobre rozwiązanie, bo chciano, żeby wszyscy byli na równi praw, tak? Ale jednak wiesz, to zatrzymało się wszystko. Ja nie mówię, że to nie było złe, ale po prostu przemyśleli tego pod tym względem, że oni jeszcze powinni przemyśleć, co zrobić, żeby ta romanizacja dalej następowała, bo oni po prostu no dobra, równają wszystkich do innej klasy, no ale ziom, to ci nie pyknie, bo tak w sumie to... Bo po co mamy się asymilować, tak szczerze mówiąc, jak już my dostaliśmy te prawa? No dokładnie, że po co mamy się asymilować i w tym momencie to nie było przemyślane z tej strony. Bo sam pomysł był fajny, że równamy obie klasy do jednej, nie robimy podziału na lepszych i gorszych. Niewolnictwo dalej było, ale to już czego. Ale no już nie miało być tego podziału. No ale no niestety no nie przemyśleli tego, że ludzie przestaną się chcieć romanizować przez to. No wyszło jak wyszło. Nawet swoją drogą jest książka. Ona nazywa się Romanitas. Kiedyś muszę w końcu przeczytać. I to jest alternatywna przyszłość, znaczy alternatywna teraźniejszość, gdzie Imperium Rzymskie nie upadło. Imperium Rzymskie cały czas jest w współczesnym świecie. Też całkowicie inna mapa polityczna jest na świecie i po prostu Imperium Rzymskie, co by się stało, gdyby Imperium Rzymskie nie upadło i trzymało się do dnia dzisiejszego. I miałeś tam takie państwa jak Konfederacja Północnoamerykańską, czyli Aztekowie się zjednoczyli pod jeden sztandar i założyli własne państwo. Znaczy no ogólnie te Majowie, Aztekowie, to wszystkie ludy północnoamerykańskie się zjednoczyły. Więc miałeś masę takich fajnych państw, większych oczywiście, nie pomniejszych. Rzym jako te centrum uwagi, jako centrum świata, które po prostu rozwijało się przez tyle ileś tam lat i nie dało się zatrzymać, bo po prostu zatrzymali oni, znaczy według książki, po prostu zatrzymali oni rozwój chrześcijaństwa i poprzez to mogli skoncentrować się na jednej wierze i jednoczyć te stare ludy też w obliczu tej całej, tego całego kryzysu. Czyli w tej książce to chrześcijaństwo się w ogóle nie rozwinęło, tak? Znaczy rozwinęło się,
ale bo tam jeden cesarz pod koniec cesarstwa zachodnio-rzymskiego próbował wrócić do pogaństwa, tylko że jemu to nie pykło. A właśnie w tej książce, co by się stało, gdyby mu się udało wrócić korzeniami całym cesarstwem do pogaństwa. Mhm. No i tak to wyszło, bo nie czytałem do końca książki, to jest tylko duży skrót to, co ci powiedziałem. No, w ogóle też Rzymianie mieli miotacz ognia i to niekoniecznie te bizantyjskie. Wiesz co, nie pamiętam, na czym polegały te bizantyjskie miotacze. To jest grecki ogień, że on... To jest coś jak napalm, w dużym skrócie. Grecki napalm po prostu, gdzie paliło okręty i płonęło na wodzie. A, no faktycznie, grecki ogień. No, tak. I Rzymianie też mieli oddziały z miotaczami ognia. A to mnie bardzo ciekawi, bo o tym w ogóle nigdy nie słyszałem. Trzeci wiek naszej ery, już te miotacze były, tylko teraz musiałem poszukać tej nazwy, bo oni mieli swoje nazwy. Mhm. Na pewno nie coś z Draco, tylko coś z Imago. Czyli ze znakiem, symboliczni byli. Mhm. I to było tak, że oni mieli ze sobą, to były dwie osoby w oddziale. Jasne. W sensie, to, żeby obsługiwać jeden miotacz ognia. Jeden chodził z zbiornikiem na plecach, taki potężny, łosiężny zbiornik. A drugi miał rurkę doprowadzoną, w której był grecki ogień. Tylko bardziej taki lekki, bo sam grecki ogień jest dosyć ciężkim płynem. Jakoś musieli rozcieńczać, to w ogóle jest mroczna era technologii, nie wiadomo. Okej. Więc jedna osoba leci z zbiornikiem, druga ma rurkę i ma pompkę na tej rurce. Jasne. Po prostu coś w stylu takiego prowizorycznego miotacza ognia, tylko że zamiast spustu masz pompę. I jakbyś po prostu taką pompkę do roweru, po prostu pompujesz i samo ciśnienie wyrzuca płyn. I oczywiście miałeś od spodu lampkę z taką oliwną, która podpalała już ciecz. To było fantastyczne urządzenie. Nie, ja wiem, że to było fantastyczne. Kurde, tu lampka, tu podpala, tutaj pcha coś tam. Jej. A że było śmiesznie, my w Legionie chcemy to zrekonstruować. Chcecie zrobić ogień grecki? Ogień grecki to nie problem, już dawno jest na to formuła, ale chcemy zrobić miotacz ognia rzymski. Nie mówię, że na taką skalę, że taki potężny, mosiężny zbiornik, ale po prostu chcielibyśmy zrobić taki mały miotacz ognia po prostu. Ale wyobraź sobie atakujących barbarzyńców na takiej rekonstrukcji, a wy z takim miotaczem ognia. Ale... Ja nie wiem, czy to się uda. Znaczy, wyobraź sobie sytuację, gdzie właśnie, tak jak na tamtym filmie, nie? Gdzie po prostu atakujemy barbarzyńców, atakujemy na fortyfikację, i tam wiesz, gdzieś jest ostrzał artyleryjski, bo już mamy nawet onagera, czyli tą katapultę działającą. I teraz wyobraź sobie, że wiesz, tam gdzieś jest ostrzał artyleryjski, że barbarzyńcy się wychylają, już koniec. A tutaj wiesz, idzie ci taki żółw rzymski, w połowie gdzieś tak wiesz, dociera przed bramy, z oddziału wychodzi dwóch ziomków, jeden z takim zbiornikiem i drugi z tą pompką. I zaczynają pluć ogniem po prostu, nie? Z bramy. Nieźle. I teraz tacy barbarzycy, co? Ej, co oni robią? Czemu się jest ogniem? Czemu to płonie? Czemu mają Boga w takim małym pudełeczku, nie? No. I to były faktyczne oddziały, jeszcze za cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Bo no, w Bizancjum był ten ogień grecki już w X wieku, to wiadomo. Tak. I był jeszcze wcześniej na okrętach, ale no, nie ma żadnych wcześniejszych za bardzo źródeł, bo no, nie każdy czyta każde źródło. Nie? To też trzeba każde źródło brać z przymrużeniem oka, ale kiedy opisują ci budowę miotacza ognia z łatwo zapalającym się płynem, który płonie również na wodzie, no to coś jest na rzeczy. Bo my znamy ten ogień grecki jako nazwa ogień grecki, ale to jest bardzo łatwopalna ciecz, która tak naprawdę nawet może zacząć płonąć przy wysokim słońcu, w sensie przy mocnym słońcu.
Czyli samozapłon może nastąpić przy wysokiej temperaturze, tak? Tak. I to nawet nie chodzi, że wysoka temperatura, tylko wystarczy dosyć ciepły dzień i wystawić płyn na promienie słoneczne. Mhm. Więc już nawet nie chodzi o to, że wystarczy wstawić do pomieszczenia gdzieś ciepło, tylko wystarczy nawet, że samo słoneczko mocniej przygrzeje. Poza tym ten ulepszony ogień grecki też wchodzi w kontakt z wodą, że on się zapala przy wodzie. Woda powoduje zapłon też? Też. Przy tym ulepszonym ogniu greckim. Bo ja myślałem, że on się po prostu unosi na wodzie, a potrzebuje jakiegoś katalizatora, żeby zapłonąć, no tak? Czyli ognia na przykład. Katalizator przy ogniu greckim to jest zwykła świeczka. Nie? Zwykły płomyk. Ale przy tej ulepszonej... No iskra, jakakolwiek, nie... Jakakolwiek iskra oraz zapalnikiem może być woda. Więc to już jest, wiesz, to już jest wyższa technologia. Jeszcze. No. Tylko no, miej na uwadze, że to nie jest, że to jest, jak masz miotacze ognia z pierwszej czy drugiej wojny, no to wiadomo, to nie strzela jak w miotacz ognia we wszystkich grach, tylko to jest po prostu płonąca ciecz. Ale w grach to w ogóle jest to źle przedstawiane, tak szczerze mówiąc, no to... bo to jako... Jest taka płomień bardziej chyba, jeżeli dobrze kojarzę. Płonące powietrze po prostu. Tak, tak, a to po prostu ciecz. No, a w przypadku tego ognia greckiego, to jest po prostu taka, nie to, że taki płomień dookoła, tylko po prostu płonąca woda jakby, nie? Mhm. Że to się nie rozprowadza nigdzie, tylko po prostu tutaj jest tak jakbyś taką wodą po prostu psiknął, która płonie. No dokładnie. Nic więcej. Piszmy dalej. To powiem tak, dzisiaj mamy strasznie pouczający stream. Mm. Z wieloma faktami historycznymi. No, wiesz, ja ci bardzo dziękuję, że się tak otworzyłeś, nie? No wiesz, ja to zawsze opowiadam, że mnie chętnie, nie? A to też się fajnie słucha, tak z mojej samej perspektywy, nie? Robimy podcasta. A w sumie możemy, pisałem chyba raz do ciebie, czy może ten, bo coś z nie zrobić. No, może gdzieś coś pomyśleć i coś faktycznie skręcić. Nie, pomysł jest ciekawy, tylko po prostu trzeba przygotować sobie, wiesz, pytania, trzeba przygotować sobie, czy będziemy konkretnie dyskutować. No jasne. A to jest do zrobienia. W sumie ja już taki plan miałem wcześniej, chyba już rok temu. Z jakimś kolegą u Zygiego się pojawił, który podchwycił jakiegoś tam bakcyla i były plany, ale nam się to jakoś rozjechało i nic z tego nie wyszło. No. Więc bez problemu, ja bym mógł coś tam kiedyś nagrać, coś, jakiś materiał. Tylko po prostu trzeba, wiesz, się zgadać, nie? Któregoś dnia omówić, o czym będziemy dyskutować, o co dyskutować. To już to ewentualnie off-stream się obgada, bo to nie jest temat na... Nie będziemy wyjawiać tajemnic. Rządowych. No, za darmo nie. Nic za darmo. Chyba, że zostawicie donate'a. Albo dwa. Albo dwa. Nie, ja bym się ucieszył, jakby ktoś follow'ka dał na przykład. Tylko tyle, nic więcej. To nic nie kosztuje. Jeszcze. Nie, to zawsze będzie darmowe. Mam nadzieję, że Twitch nic nie zrobi. Bo... Nie, no teraz masz subscribe. Ja nie mam subskrypcji, bo nie jestem partnerem Twitcha w żadnym przypadku. Nie, no tak. Tylko może mnie Twitch podał opcję do subskrybowania. Musiałbym podpisać najpierw z nimi umowę, dopiero bym dostał taki feature od nich. Sprzedaż duszy do Twitcha. Za dobre pieniądze może. No po co? Nie jest dobrze z moją aktualną duszą, ci powiem. Nie wiem, moja taka jest. No, nie jest jakaś tragiczna, nie jest jakaś zła. To jakoś sobie dajemy rady, nie? Przeżyję. Przywiązałeś się do niej, nie? W sumie nie wiem, albo ona do mnie.